jakby się dowiadali. Mamy jednego Czecha, tak. Z pod samej tragi. No. Ludek ma na imię. Ale mam zdjęcie Sztygara. Tak, jakiego Sztygara? Ty dzisiaj Ludek? Nie, Ludek. Bez. Co tu jeszcze można zauważyć? Takie wnęki są porobione po to, żeby tu można wkładać belki. Wkładali belki, żeby stanąć w pyłku. To by się zemię nabijali potem przez miesiąc. Czego? O ile? A, po później. No, i tu mamy parę lampek górniczych. I tak wam jeszcze powiem, jak potem zakończymy wycieczkę, jak wrócimy, to tam potem mamy fajne wystawy. Jedna wystawa to z lampami. Paskudnie miło. Natomiast trzeci rodzaj lampki to jest lampa benzynowa i ta była używana jako wskaźnik. Nie do oświetlania kopalni, tylko jako lampa wskaźnikowa i ona zastąpiła kanarkę. Barburka. To jest pyrlik. Pyrlik. Ale barburka ładzisko, pyrlik. My godzimy, że to jest pyrlik. A wiecie jak godzimy na motek szpicaty? Klepocz. Klepocz, ja? Tak, zaraz tu. To... Tego chyba nie wiecie, co to jest. Co to jest? Wiecie, co to będzie? Kładziwko. Taki wózek, on jeździł po desce, tak, ty. Czy w ogóle będzie jakaś trasa? To się okaże. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Jak nie będzie bezpiecznie, to nikt tam nie wlezie. No a 2,8 do Zabrza, czyli na Lufki, jak się wcześniej powiedział, i 12 do Chorzowa, ale to jest trochę nieprawda, powiem wam, bo Sztolnia mocno. I jak węgiel, to wtedy właśnie tak, Sztolnia cała jest wymurowana, żeby tam żadne powietrze nie przełaziło, żeby węgiel nie popękał, żeby nie było pożaru. Jaki wybuch? O, tak jak świecę, to jest węgiel. I chodzi mi o to, że tu widać, jak pokład jest nachylony. Widać nachylenie tego pokładu. Tu jest dolna krawędź. I tak mniej więcej wszystkie pokłady, przez które przechodzi Sztolnia, są nachylone. Tu nawet nie ma metra jakiegoś. Nazywali tą skórę Aszklapa. Aszklapa, tak, wiecie, że to jest z niemieckiego. A dzisiaj jest taka tradycja górnicza, jak jest barburka, skok przy skórę. Jak przyszli ludzkie, to wyważali, no, to takie dziury wykuwali ręcznie, no bo wiertarek przecież nie mieli, nie? Jak on się nazywał, wiecie, ten motyw? Pyrlik. Tak, to był pyrlik, a to, wiecie, to jest majzli. No i tak, majzli, tak. I tym wykuwali dziury na piaskowcu. To nawet nie piaskowiec, to jest pierś. Kopalnia Krum. I on również projektował Sztolnię. Fryderyk Wilhelm von Leden. I tam, gdzie Sztolnia przecinała pokłady, tam... No właśnie, bo... Do pieca. Bo to były takie czasy, wtedy gdy Sztolnia powstawała, że na powierzchni nie było żadnej drogi. To były najbardziej zacofane tereny państwa pruskiego. No i stwierdzono, że skoro na górze nie ma drogi, no to ten węgiel by 90 kilo. W ogóle. Natomiast do Łodzi mieściło się od 9 do 11 skrzynek, czyli około 4 ton w jednej Łodzi. I w porcie pracowało 4 hopa, 4 górników. W porcie było tyle miejsca, że te łodzie mogły się tu wyminąć, że jedne wpływały, drugie odpływały, bo na trasie już tam w Sztolni... Ale faktycznie pierwsza szyba pękła.
Zaś tam idąc przeciwka, to idziemy prawą stroną, dobra? O, nawet prezes jest! O, ups, ups, ale prawie bym stracił psy. To mają znowu. Jak to ja też? Chyba się bliżycie dalej. Dlatego tak je nazwali, bo jesteśmy płytko. Nawet nie 30 metrów pod ziemią. I dlatego światło słoneczne docierało. Może nie tak mocno jak... Ale... No, może być media. W każdym razie tak pompowali wodę. W szybie Karnal, tam gdzie kończy się ta skronia, też pompowali. I przy okazji, gdy takie pompy, to było bardzo powoli, nawet były takie uchwyty jakieś, żeby się miał czego chwycić ten chod. Tyle, że w szybie jest ciemno i on musiał mieć ze sobą lampę. Jest taka szansa, że się tam zmieścisz. Tylko słuchajcie teraz jeszcze. Jak będziemy płynąć, proszę nie wstawać, a już na pewno nie zmieniać miejsca, bo jeżeli ktoś wypadnie, będzie problem. A i ręce nie pani. I łapki, że tak powiem, w sobie nie trzymaj się za butę, bo tam czasami jest bardzo wąsko. Właśnie, no, także lepiej nie. I wiecie, gdzie teraz jesteśmy? Tylko nie mów, że pod browarem. O właśnie! Pod browarem! To wody było gdzieś tak do 1,40 m, a tu mamy raptem 90 cm, a poza tym te skrzynie z wąglem wystawały sporo nad powierzchnię i jak ten górnik łaził po tych skrzyniach, no to kołki miał na wysokości wzroku. To jest to. To na pewno go obudzi teraz. Ale zanim dojdzie do siebie, to trochę potwór jeszcze. No to wiem, że on nie lubi wszystkich ludzi. Nie, nie gwizdaj. Słyszysz mnie? Nie gwizdaj, dobrze ci radzę. Przepięcie. Nic nie widzę, nic nie widzę. Jeszcze rozgwizdniesz, a już światła więcej nie ujrzysz. Się musisz szczęście. Ja? Bo skarbnika nerwować nie śmiesz. A, bo się nie przedstawi. To jest skarb. Ale go dają mi też skarby. Dobry wątko fajny. Ale jak mnie coś nerwuje, to wcale, że nie ma takiego. Chować to mnie umie na przykład taki jeden z drugim, co cyganie. Bo co nie robi, jak należy. Ja? Albo jak brzydko go dają, albo go wiszą, wtedy to umia dać taki musimy kobinączka. Ale troszkę leniwy, to mu zamienił wąkę w skała i skończyło się wędrowanie. Kilo wstępnie zimy stracił, to i razu dobro wywrócił. Przepraszam, kółbuczka i dobrego skarbniczka i obiecą nigdy więcej nie mam do nic uchodzić. I tą słowami, szczęść Boże i poleciał z roboty. Takich parków to ja lubię. Tacy mają się tu z innym dobrze. Cię się podurno ludzie, zawsze jest dobry. Stary chod siwą brodą, pokaj się ze życie. Mysz, a po szapach. A to kota! Ty szuka być, bo... Nie, to nie jest to samo. Glick auf to znaczy szczęście, a szczęść Boże to jest gryzgot.
Ale ponoć i tak dodali. Ale my będziemy szczęść Boże. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Zdrowy, do szpiku. Jemu ważną sprawę. Skarbek! Skarbniczku! To ja jest, utopek. Jeżeli sam ubożesz, ponoć zasypało tu u ciebie jednego. Karlik mu podali. To jest kapłan Zosia. Naprawdę kogo? Ale wiesz, jak to jest utopcami. Kiedy miesiączek na niebie zaświeci, to ją muszę nazwać do wody. Co by się dziocha nie zlękło. Bo bez dzień, to ludzie mają wyjści fajny syn. W nocy to wiesz, szpetny, jak jako roku. I teraz mi przyjdzie z tych zolitów. Dzisiaj Zosia obiecała, że jak uratuje Karlika, to uda to jakoś. W czymie? I się zygnął do tej wody przywiódzi. Gdyby był taki szczęśliwy. Wiesz, no jak wszystkie utopce, lubia woda. Rzek je zawsze tam, kaj ona jest. W stawach, w rękach, w bagnach. Lubię jakieś czasy ludzi postraszyć i trochę bukłot porobić. No, ale teraz już szuką skarbnik. Skarbek! Kamracie! Pomóż! Proszę! Witaj, utopek, kamracie, pomaga ci po roku. Słuchaj, karlika, dobry górnik. Uratuj na to. Jaki górnik, a wie, że nie górnik. My teraz mijamy port zimowy. Poczekaj, Luzia była Austriaczką, królowa? Nie. Polskie to były dopiero po wojnie, po II wojnie światowej. Także tutaj to nie były tereny zaborowe. O, słoneczko świeci. Patrzcie, jak fajnie się dzisiaj zrobiło. To wyście taką fajną pogodę do Zabrza przywieźli. Ja, no fajną, tylko kiedy browa nie. On mówił, że ślimoki zawsze. Ja wam powiem tak. Powiem wam tak. Najpierw pójdziecie do maszyny parowej, a jak wyłączą ta maszyna, to możecie iść prosto na piwo, bo tam mamy taki fajny pub w Zmiękczalni. Tam się możecie iść na nasze piwo. Po piwie? Na piwo tam możecie iść. Nie, okej, to ona chodzi? Maszyna parowo? No oczywiście. No, także koniecznie musicie iść ją zobaczyć. Bo będzie o pół do będzie włączona. No, możecie wysiadać. Ale węgla nie mamy, żeby ją za tego... Zapolić? Węgla nie mamy. Ja, ale my teraz mamy tam gaz do produkcji paru. Jedno wiązko. A, kasy mamy. Chyba, że się zapaliło. Jak żeśmy szli, to też się z tego wybiło. Ah!